Cześć. Jest już późno, bardzo późno, dużo później niż wczoraj, ale udało się. Jak widać po kaskach, które są tu za mną, i po moich książkach, jestem już w domu. Wreszcie wróciłem do Warszawy. Udało mi się również, zgodnie z złożoną wam wczoraj obietnicą, pogadać z dziadkami. Dlatego zapraszam cię do dzisiejszego vloga. To jest nagranie, czy fragmenty rozmowy, którą przeprowadziłem dzisiaj z moimi dziadkami, kiedy rano zaprosili nas na przedwyjazdową kawę. A ja tymczasem, tuż przed tym, jak będę zmierzał do własnego, najwygodniejszego ever łóżka, będę cieszył się szklaneczką Bushmilsa, jednym wygodnym spokojem. Także wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze i zapraszam do komentowania tego, co wyciągnęliście z tej rozmowy z moimi dziadkami. Do zobaczenia, cześć. To jest, dziadku, specjalne takie urządzenie, że jak zaczynasz gadać głupoty, to ci kopie prądem. Aha. Paralizator. Inaczej? A jeszcze jak ty chodzisz i... dzwonisz? Ale to ucho nie słyszało. To widocznie... We Wręczycy ci mówiłem, że plakat jeden nie przeczytałem do końca. Jednego nie przeczytałeś? To akurat był cyrk! No patrz, jakie jaja! Tylko przeczytałem cyrk, a już jak jechać, bo... No może to wybory były, zbliżają się samorządowe, no niezły cyrk! Samochodem jechaliśmy, więc jeden plakat przeczytałem, tylko cyrk, coś tam... A na drugim czytałem już dół tylko, bo bym przecież nie zdążył całego. Więc Wręczyca Wielka pisał na... To znaczy, że wszystkie twoje vlogi mam zaliczone. Oprócz wczorajszego i za chwilę zobaczysz dzisiejszy. Bo ja wczoraj moim widzom obiecałem, bo mówię, wczorajszy vlog, którego jeszcze nie mogliście obejrzeć, bo jeszcze nie jest opublikowany, mówi o tym, że jak sobie tak patrzę na was na przykład, to my jako społeczeństwo, jako generacja ludzi, my jesteśmy strasznie słabi. Bo jak ty na przykład nosiłeś te worki z węglem po 50 kilo czy 75? Ja kiedyś rozładowywałem cały wagon w dwójkę, 60 albo 80 tonowy, i były worki takie malutkie, takie o 75 kilo to ważyło. To jaki worek taki może ważyć 75 kilo? To jest Super Tomasyna była taka. Super Tomasyna? Tak. Pierwszy nawóz słyszę. Taki był sztuczny. Czyli nie węgiel, tylko nawóz rozładowałeś. Nawóz w workach. Ale miałem okropną, jak to się nazywa, traumę już po tym wszystkim. Trudno się dziwić. No ale... Bo to małe, a bardzo ciężkie. Ale to jest takie nielogiczne, że coś może być takie małe i takie ciężkie. No właśnie. Ale to jeden raz, ja to do tej pory pamiętam to worek. A zarobiłeś dużo? No, nie pamiętam. Jeden worek. I nie chcę do domu chłopak. Jak mieszkałem w Chorzowie, to tam jeździliśmy albo na dół na kopalnię rano, i dostawało się od razu tam stówę, czy jak, nie pamiętam dokładnie, ale... No a po południu się zużywało od razu gdzieś tam na coś. I znów nie było. Ale to my tak właśnie... Tak nam opowiadali w fabryce Bushmilsa. Jak nam się nie chciało jechać na dół, to wagony rozładowywaliśmy. I wagon jak z węglem był, no to jakoś tam szło. Ale jak z koksem był, to okropna rzecz, bo nie wbijesz łopaty w to. Bo jest chropowate. To jest tak, jedno za drugie zachodzi, no i jest tak jakby scalone. I dokąd się nie dobrałeś do dna, to namęczyłeś się okropnie. No ale ja właśnie o nie tym... Nie doświadczą młodzi. No i ja właśnie o tym mówię, że wy zaczynaliście po pierwsze pracę wcześniej, tak?
A dzisiaj to wiesz? Ja na drugi dzień po zdaniu matury poszłam do pracy. O tym mówię, tak? U nas jest dzisiaj tak, że generalnie, i to ja nie mówię u nas w Polsce, bo w Polsce to raczej nie jest chyba jeszcze takie popularne, ale generalnie w Stanach jest tak, że kończysz szkołę, później na rok czasu sobie wyjeżdżasz, robisz sobie rok przerwy, bo wiesz, jesteś strasznie zmęczona po szkole podstawowej, liceum, no to jesteś strasznie zmęczona i trzeba przez rok sobie popodróżować na przykład. Potem się idzie na studia, po studiach się idzie dopiero na jakieś praktyki i tak dalej. Potem się dopiero zaczyna jakąś regularną pracę na stanowisku takim początkowym i się człowiek pnie po tych szczeblach kariery do góry, tak? Jako, że wy startowaliście wcześniej, ale mimo tego, że wystartowaliście wcześniej, to jednocześnie cały czas robiliście dużo rzeczy pobocznych, których nie traktowaliście jako taką pracę per se, tylko wiadomo było, że trzeba zrobić robotę. Mieliście róże, tutaj cały ogród róż i tak dalej, które trzeba było pielić, pielęgnować i tak dalej, a później sprzedawać. Tak. Ja, jak jesteśmy w Częstochowie, to ciągle ojcu mówię, popatrz, tutaj przywoziłam róże. A co wtedy robiłaś w ciągu dnia? Nie byłaś ogrodnikiem. Nie, pracowałam w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie. Tak. No więc przed pracą pełny bagażnik róż i musiałam po kwiaciarniach rozwieźć i dopiero iść do pracy. A jak mi zostało kilka róż, to tak mi serce bolało, że nie zdążyłam ich sprzedać, że przywiozłam takie umarłe do domu. A wieczorem, jak wracałaś po tej pracy do domu, to co robiłaś? Co robiłam? Wszystko to, co trzeba było zrobić na ogrodzie. No i nie było tak, że tak jak dzisiaj, że ludzie sobie wracają do domu, że o Jezu, tak, mamy tutaj takie przykłady, znamy, że ludzie wracają do domu i są wielce zmęceni. Tak. I oni sobie mówią, ja muszę sobie odpocząć, bo jestem taki zmęczony, dzisiaj po prostu cały dzień się narobiłem, byłem 6,5 godziny w pracy. A my do ogródka. A wy zasuwacie cały czas i to jest to, ale były jeszcze. Ja nie widziałem tego, żebyście wy siedzieli, chyba że jest zima i ja dam dziadkowi książkę fantastyczną typu Tolkiena, jak pamiętam pierwszy raz, jak się babcia wściekła, jak dałem dziadkowi Hobbita do przeczytania. I dziadek zimą siedział tutaj i czytał tego Hobbita. Babcia była wściekła najpierw na dziadka, że nie może z nim pogadać w ogóle, bo dziadek cały czas w ogródku siedzi i ciemno, zimno i siedzi w ogródku. Dałem dziadkowi książkę, to babcia była wściekła na dziadka, że nie może z nim pogadać, bo cicho, cicho, bo książkę czyta. Po tym jak dałem mu to, dałem dziadkowi Tolkiena, dałem też te książki Trudy Canavan, tak, którą mam całą serię, to wszystkie łyknął. I jedną mi zajumał, bo mi cały czas brakuje drugiego tomu. To jakbym zajumał, to by była. A jest, widzisz, nie ma tutaj, ale zajumałeś, bo ja nie mam u siebie. Jeszcze za tobą są książki. Ale tak, też nie ma. Tato, ale ja czytałeś w końcu? Dałem drugi tom, więc być może ty, jak tam w kominku sobie rozpalasz, to po pijaku tak, czasem tak, akurat rozpalasz książkami, bo ewidentnie drugi tom miałeś ty. Są podpałki, i sprawdź, jeżeli. Super Tomasa, tak? Kupione podpałki są, nie książki. Kto by pomyślał? No. W każdym razie... Ja do tej pory żałuję, bo przed wojną moja siostra pracowała w Łodzi. Nie wiem, u kogoś tam chyba i prowadziła też dom. Publiczny. I przywiozła taką knigę kucharską. To było przed wojną? No przed wojną ona to pracowała. 1905 rok chyba była, tak? I twoja siostra w 1905 roku pracowała? Nie, urodziła się. Aha, okej. Okay. Więc... Troszkę się zagubiłem w tej opowieści. Przed wojną, krótko przed wojną, pracowała właśnie gdzieś tam i tą książkę sobie przywiozła. No i przez całą wojnę jakoś ta książka tak była, ale po... Ty lepiej nie mów dalej. Ale dlaczego? Po... No i to są najlepsze, jak babcia wstrzymuje dziadka, to są najlepsze historie, no. No, zresztą nie było takich jakichś ani wiedzy, ani niczego. Tą książkę tak zaczęli rozrywać na wszystkie potrzeby. Na opakowania, na to, na owo. Na o wszystko. Jezu, taki skarb. Ale przepraszam bardzo, ja jeszcze powiem coś, czego ty może nie chcesz powiedzieć. Zniszczyli na takie opakowania również, jak się nazywały te bankowe? Banknoty. No tak, bo co? Dziaduś, ojciec, ojciec dziadka miał pieniądze. Chcieli kupić kamienicę w Częstochowie. A, to znam tą historię, no. No ale... A nie znam. Ale na to miał jakieś weksle bankowe. Mhm.
I te weksle bankowe poszły też na opakowania. Wyobraź sobie, nie zorientować się, że to jest na przykład obligacja. A to obligacja? Do tej pory ludzie jeszcze z tego korzystają. Bo można było pieniądze dostać, nie? A później znalazł ktoś? Nie, to... Nie, no rozdali. No, opakowane została kanapka, czy coś tam. I poszła. No i... Także czasy się zmieniły. Czasy się zmieniają, nasze też się zmieniają w międzyczasie. Ja mówię, że to co... Teraz bardzo szybko się zmieniają, tylko tych różnic między jednym a drugim jest trochę mniej. A przedtem te zmiany były... są płynniejsze. Ale wiesz, Pani, my jeszcze teraz zauważamy te zmiany, ale tak jak pokolenie Zosi i Franka, oni już nie będą o tym myśleli raczej. A w mieście, jeżeli ktoś nie ma takiej... Tu jest taka ogromna ilość liści. Są liście na jesieni i jest śnieg zimą, żeby odkopać, żeby wyjechać z podwórka, no to musisz się napracować, to osoby, żeby wrzucić śnieg na boki. Ten ogródek, prawda? No. Na dzielnej. To faktycznie na przykład poświęcaliśmy sobotę wolną na skoszenie trawy. Przepielenie czegoś tam. No właśnie. To było niewiele, ale trzeba było to zrobić. I czy to jest sposób na to, że... Bo ja mówię, jak można... Poczekaj chwilę, dziadku, zanim spojrzysz historię anegdotyczną. Czy to jest... A skąd wiesz? No bo cię znam już nie... ponad 30 a lat. A muszę to powiedzieć. Aha, czyli jednak masz w nosie to, że mówię, żeby nie. Ale okej, okay, no. Nie, no mów. To no teraz. Chodzi o to, że... Czy to jest sposób na to, żeby... Ja bym chciał mieć 80 parę lat i po prostu cały czas cisnąć i cisnąć i cisnąć, tak jak wy ciśniecie. Zamiast tak jak dzisiaj ludzie właśnie, o, to jest zmęczony jest, a może bym to, a może bym to. Wy się nie zastanawialiście chyba nigdy, co zrobić i tak dalej, tylko robiliście po prostu to co trzeba. To, co trzeba, tak. A mieliście tak, że się zastanawialiście, o, ja to zastanawiam się, co zrobić ze swoim życiem, czy może w tym kierunku pójść, czy może w tym kierunku pójść. Czy się nie zastanawialiście, tylko po prostu się robiło ostro do przodu, bez... Myśmy zastanawiali się szybko, jak przychodziły wakacje. To raz i... No i zobacz, dzisiaj mamy takie możliwości i zamiast po prostu wziąć pierwszą z brzegu, super, będzie fajnie, to zastanawiamy się, porównujemy, sprawdzamy i ten proces decyzyjny trwa po prostu niesamowicie długo. A wy mieliście te możliwości o wiele bardziej ograniczone, tak. A byliście w stanie szybko wykorzystać. A ty wiesz, znasz tą naszą jedną... Jak objechaliście Chorwację naokoło motocyklem, mając dziecko między sobą? A tak, to jest. O Jezus Maria, nie wiem, czy ja chcę tego słuchać, to nie jest zgodne z BHP. Ta sprawa była taka, że no pojedziemy, no gdzie pojedziemy? Zapakowaliśmy się, no to pojedziemy na Częstochowę, z Częstochowy pojedziemy w lewo. Pojedziemy w góry. Pojedziemy w góry z Częstochowy. Zajechaliśmy do lasu, przed Kaleją. Ach. Może jednak nad morze. I nie nad morze, bo była taka sytuacja, że trzeba sprawdzić dokumenty sprawdzić jeszcze wtedy w lesie już. Ale jakie dokumenty? No auta, czy są sprawne. Okazuje się, że termin minął tego przeglądu technicznego. I co? No to co? No jak pojedziemy? No więc gdzie najbliżej? Do Kłobucka. No to pojechaliśmy do Kłobucka, tam babcia załatwiła szybciutko. No ale to już nie będziemy się wracać w te góry, pojedziemy nad morze. No 20 kilometrów nadłożyliśmy, to faktycznie. A to no. Było tak no, dawno tak. Temu. Nie było tych, nie było internetu, żeby znaleźć coś, prawda? Jechać nie w ciemno, tylko gdzieś tam. A noclegi były tak po prostu na miejscu, tak? Wszystko załatwialiśmy na miejscu. Dopiero jak zajechaliśmy, to poszukaliśmy. Dziadek jak chciał dostać pracę, to wsiadł w pociąg, pojechał do Kalisza, wszedł do szkoły i zapytał, czy on może zostać nauczycielem. Dyrektor mu powiedział, tak, a czy ma pan gdzie spać? Nie. No to niech pan się prześpi u mnie w gabinecie, jutro rano pan zaczyna. Na biurku? No, tak było. Nie było w gabinecie dyrektora, tylko do GS-u. Wysłali. To jeszcze do GS-u wysłali. I tam w biurze. Lepiej bez kto to jest GS. Kto to jest GS? Gminna spółdzielnia. Wszyscy widzowie wiedzą, kto to jest GS. GMO teraz jest. No GMO, wiemy. Żywność modyfikowana genetycznie. Tak jest. No, nie widzisz, to nie to przecież. No i na biurku się przespałem. Rano pozałatwiałem wszystkie formalności. No i zacząłem pracę.
Technologia na pewno bardzo ułatwia życie. Zresztą sami jesteście jako... Ale chwileczkę. Wszystko się zmienia. Niektórzy się trzymają tych wersji swoich, że zostali tak wychowani i koniec. A niektórzy przecież, tak jak wy, cisną dalej do przodu. I co z tego, że technologia? Wy też przecież jedziecie i tutaj SMS-a wyślesz, albo na Facebooka się zalogujesz i dasz komentarz. Nie? Tak. No, a twoje koleżanki, jak byłaś ostatnio... A byłaś na zjeździe koleżanek w zeszłym roku? I która z nich jest na Facebooku? No chyba nie wiedzą, co to jest w Facebooku. No nie wiem, no. Wiedzą, co to jest GS. No Były wśród nich lekarki, inżynierowie, no ale takiej wiadomości wielkiej nie mam, bo tam nie operowały, no bo nie było miejsca na to stosowne, żeby... Ale ty fotki klikałaś telefonem. Czy aparatem? No, no bo chciałam. No i widzisz, i to jest właśnie to. I to jest różnica między wami. I to jest właśnie różnica między wami, a między nami, mówię totalnie stereotypowo i na zasadzie generacji ludzi. Wy, jak chcecie, to robicie. Bez zastanawiania się, tylko trzeba zrobić, bo chcę i koniec i mam. A my się zastanawiamy, a może by tak, a czy wypada, a czy nie wypada. No właśnie, nie wypada, tak. No nie wypada, dlatego sobie sam nakładam ciasta, nie? No. Ale możesz sobie nakładać. Nikt nie będzie nawet zwracał uwagi. Jakąś kromeczkę na drogę wam damy. Dziękujemy. Ania mi nakruszy samochód. Jak już podziękowałeś, to nie trzeba ci dawać. Bo chodziło tylko o to.